Dobra pamięć. Początek, żeby pokazać w ogóle, jak ta metoda działa, to takie prostsze byłyby na miejscu, że tak powiem. No i na przykład mam tutaj słówko la casa, czyli dom. Jak byś podszedł do tego słówka? No to, tak jak powiedziałem, idziemy sobie tym łańcuszkiem. Myślę sobie tak, chcę wiedzieć, jak po hiszpańsku powiedzieć dom. Bo gdy będę w Hiszpanii albo będę rozmawiał z kimś, kto jest Hiszpanem na Messengerze, to chcę mu o tym domie opowiedzieć. Wydaje mi się, że warto iść tą chronologią, nie najpierw hiszpańskie, najpierw jednak polskie, no bo najpierw myślę po polsku, jak jestem Polakiem. Z czym mi się kojarzy dom? No mnie się na przykład mój dom osobiście kojarzy z moim po prostu domem rodzinnym, moim mieszkaniem. Teraz myślę sobie dom, moje mieszkanie, koduję sobie w głowie, widzę tam na przykład moich rodziców, którzy coś tam chcą w kuchni i tak dalej. Teraz mamy la casa. Rozumiem, że to słówko la to tutaj jest takim jakby w angielski de, coś tak, takiego? Tak, to jest rodzajnik. Mhm. Okej, okay, no to myślę, że osoba, która uczy się hiszpańskiego ma świadomość tego, że la będzie się powtarzało i tak. Nie musimy do każdego la sobie tworzyć obrazu. Wystarczy nam słówko do casa i casa... To może być albo kasa taka fiskalna, ale w moim odczuciu, jak już mam zbudowanych tych rodziców w domu, to mogę sobie wyobrazić, że wchodzę do swojego domu i widzę moich rodziców, którzy mają kasę i robią z tą kasą coś takiego na przykład, nie? I rozsypują kasę po całym mieszkaniu, bo nie wiem, zbogacili się niesamowicie i są szczęśliwi. I w tym momencie ja sobie u siebie w głowie zakodowałem, okej, dom. Jak był ten dom? A, rodzice w domu kasę rozsypywali, czyli dom la casa, nie? A czy możemy jeszcze jedno, trochę dłuższe? Pewnie. El ordenador, tutaj już mamy el, czyli rodzajnik, a ordenador to jest komputer. Komputer, ordenador. Okej, okay, i tutaj to jest dobry przykład, bo nie ma już aż takiej łatwości w znalezieniu polskiego odpowiednika do ordenador. Natomiast można sobie zastąpić słowo ordenador. Mam wrażenie, że łatwo by mi odtworzyło słówko ordynator. Aha. Ordynator, ordenador. Ordynator jest to bardzo podobne. I dla mnie taką postacią, która mówiłaby mi o ordynatorze, może być postać z jakiegoś serialu, na przykład, gdzie jest szpital. I tam jest jakiś ordynator. Ja pamiętam taki polski serial Daleko od noszy i tam był ordynator grany przez tego takiego sławnego polskiego aktora. Tak. Koło Kowalewski chyba się nazywał? Tak. Dobrze mówię. I bym sobie na przykład go wyobraził, że on stuka w komputer na klawiaturze, coś tam sobie wpisuje i na przykład ten komputer mu się zepsuł i tak uderza pięścią, nie? Żeby to jeszcze było takie bardziej dynamiczne, podkręcamy ten obraz. Teraz sobie myślę znowu. Chcę powiedzieć komputer. Okej, myślę sobie komputer. Aha, kto uderzał pięścią komputer? Ordynator. A, el ordynator, tak? Na tej zasadzie. Takim łańcuszkiem idziemy. No i tutaj, wiesz, no, pokazaliśmy tak naprawdę w krótkim czasie level pierwszy, la casa, to jest bardzo proste. Ordynator jest już trochę takim levelem wyżej, nie? I osoby, które nie mają styczności faktycznie ze skojarzeniami na początku mogą się nieco pogubić w tych dłuższych słówkach. Natomiast... Też ważna zasada, nie ma potrzeby, żeby skojarzenie jeden do jednego reprezentowało nam każdą sylabę. Czyli to nie musi być właśnie to jeden do jeden. I przyznam szczerze, że rozmawiałam z moim mężem na ten temat i wzięliśmy sobie na warsztat takie słowo, z którym bardzo dużo osób ma problem z wymową. Desgraciadamente. I zastanawialiśmy się, jak je ugryźć, no bo tam nie ma żadnego polskiego słowa. Desgraciadamente, nie wiem, deska. Na przykład był taki serial Ed, Edd i Eddy. Myślę sobie, tam była taka postać deska z taką bluzką. Tak, myślę sobie deska jako des. Gracia na przykład, gracia. Mi się kojarzy z gracją. Potem jest damente, tak? Tak, damente. To na przykład... Damente jest problematyczne trochę. Deska z gracją gra na diamencie na przykład. Damente, diamencie. I sobie myślę wtedy, że jest taka deska i na przykład udaje, że diament jest gitarą i na sobie na tym diamencie na przykład gra. I co to znaczy? Niestety. To jest też fajny przykład, bo pokazujemy od razu, że jest abstrakcyjne słowo. Gdy są abstrakcyjne słowa, na przykład miesiąc albo jutro, albo coś takiego, no ciężko tutaj stworzyć obraz, nie? Mhm. Ale miesiąc już pokazany jako rzecz
rzeczownik, na przykład kalendarz, albo miesiąc, albo nie wiem, godzina, na przykład jako zegarek, to już takim łańcuszkiem można sobie też jakieś rzeczowniki po drodze znaleźć do tego abstrakcyjnego słówka. Niestety, co mi się kojarzy teraz, myślę sobie z niestety. Na przykład myślę sobie, że niestety to może być jakaś postać, która jest malkontentem i zawsze na wszystko narzeka, na przykład, nie? Więc na przykład deska gra na diamencie, to się dzieje w telewizorze, a ogląda go jakiś taki typowy, jak to się mówi, Janusz Nosacz, nie? Taki typowy tak. Polak na przykład, nie? I tak mówi, o niestety, znowu ktoś tam gra na tym diamencie, nie? Na przykład coś takiego. I tak sobie myślę, desgracia damente, czyli deska gra na tym diamencie, Polak Nosacz na to patrzy, czyli mówił niestety. I teraz sobie znowu wracam od początku, myślę sobie, jak było dom, a rodzice dostali kasę, czyli la casa. Myślę sobie, jak był komputer, ordynator wali piąchą w klawiaturę, czyli komputer to było el ordynator, tak? Tak, tak. Potem myślę sobie, że nosacz patrzy na ten telewizor, czyli mówi niestety znowu coś tam się robi i na tym telewizorze jest deska, która gra na diamencie, czyli desgracia damente, nie? Tak, zgadza się. W sporcie pamięciowym miałem przyjemność uczestniczyć jednorazowo na razie, może kiedyś mi się znowu uda. I mieliśmy konkurencję pod tytułem zapamiętywanie słówek z nowo stworzonego języka obcego. 5 minut na zapamiętanie jak największej ilości słówek i faktycznie zauważyłem, że tam na podium, jak byliśmy, to średnia zapamiętywania na jedną osobę z tego podium, to by było 20 słówek w ciągu 5 minut, nie? Wow. Jakbyśmy sobie tak podliczyli na godzinę, ile można sobie z tego zrobić, no to jest mega robota. A tam też często w takich turniejach uczestniczą osoby, które mają rok doświadczenia, a już przeganiają wszystkich z elity na przykład, nie? Dobra pamięć.